Szanowni Państwo, są kabarety bardzo dobre. Są kabarety dobre. Są kabarety średnie. Przed Państwem wystąpi kabaret Dno. DNO, czyli dynamiczni, nieprzewidywalni i oryginalni. Jednym słowem, dno. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, każdy kabaret ma w swoim repertuarze taki najlepszy, najmocniejszy numer. Nasz już Państwo widzieliście przed chwilą. Także wiecie, czego się spodziewać. Szanowni Państwo, duża odpowiedzialność na Was ciąży, dlatego że no, jaki pierwszy występ w roku, taki cały rok. Także będziemy patrzeć na Was i liczymy na Was. Drodzy Państwo, jesteśmy kabaretem dość takim eksperymentalnym. Wszystkie stroje, wszystkie rekwizyty, maski, które zobaczycie na scenie, robimy własnoręcznie. Uprawiamy taki recykling kabaretowy z tego, co znajdziemy po występie. Także spróbujcie nam coś ciekawego zostawić. Szanowni Państwo, w naszym programie będzie się dużo działo. Będzie dużo gołych bab! No, nieśmiało. Widzę, że tutaj panie się głównie zainteresowały, no ale takie czasy. Spokojnie, będzie także dużo gołych chłopów. Te same panie idą. Szanowni Państwo, proszę się nie przejmować. Będą także gołe zwierzęta. Także każdy znajdzie coś dla siebie. W naszym programie będzie także dużo nowych, oryginalnych przekleństw, więc jeżeli na sali są jakieś dzieci czy osoby nieletnie, to jak wrócą do szkoły, to będą rządzić po orkiestrze. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że Macierewicz nam nie zrobi konkurencji, gdzieś tam w parku nie robi swojej konkurencyjnej prezentacji kabaretowej. Drodzy Państwo, tak w ramach przypomnienia, my sobie przypomnieliśmy, że byliśmy na tej scenie dokładnie 6 lat temu. Czy ktoś był na tym występie? O, jedna osoba, dwie osoby, no to super, no to będzie to samo w takim razie. Tak naprawdę z dużym sentymentem podchodzimy do murów tego zamku. Na poprzednim występie same duchy krzyżaków nam tutaj oklaskiwały. Teraz liczymy na Was, drodzy Państwo, dla przypomnienia taki jeden numer, który nam się kojarzy zawsze z dojeżdżaniem na występ. Dzisiaj wyjechaliśmy o godzinie 7 rano z domu, żeby do Was dojechać, tutaj na godzinę 16, także będzie to taki sketch motoryzacyjny i liczymy, że po tym wysiłku znajdziemy jakiegoś ochotnika, który nam dopomoże w tym numerze. Zazwyczaj jest to jakiś pan z pierwszego rzędu. No to który? Tak? O, tak, ile balonów, teraz pan balony liczy. Szanowni Państwo, bardzo proszę, może kolega pomoże mi? Rzuca się pan w oczy tutaj ze sceny tymi sznurówkami białymi, także od razu pana wyłowiłem. Taki grzeczny, równiutko. Chodź do nas. Duże brawa. Zapraszam cię tam za kulisy. Szanowni Państwo, typowa sprawa, my zawsze też tak robimy, zawsze kiedy wywołujemy tę osobę na scenę, to kiedy wstaje, automatycznie brzuch staje się mniejszy, klatka piersiowa bardziej wydatna. My tak przez całą godzinę jedziemy, także zwróćcie uwagę. Wasz kolega za chwilę wcieli się w postać kierowcy pewnego specyficznego pojazdu. Kiedy pojawi się zaraz na scenie, dodajcie mu otuchy. Szanowni Państwo, pomimo tych wszystkich zimowych zawieruch i tych tras naszych dróg, jakie są, przyjmijmy jego i cały ten początek występu bardzo gorąco. Zapraszam. Thank you.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Widzę, że jest zarejestrowane wszystko. Będzie moneta przetargowa czasami. Słuchaj, bo to upowszechnie. Nie, nie, już idę po zakupy. Drodzy Państwo, jak sobie Krzysiek poradził? Dobrze? Mówi, że był zestresowany tak pierwszy raz na scenie, że nic nie widać i tak dalej. Mamy go wypuścić z piekła? Masz tu przyjaciół, Krzysiek, chodź, pokażę ci kto. Dziękujemy bardzo serdecznie, nasz najmłodszy nabytek w kabarecie. Dziękujemy bardzo serdecznie. A wy się nie przejmujcie, będziemy rzędami do każdego skeczu zapraszać dalej. Drodzy Państwo, w zapowiedzi obiecałem wam gołe zwierzęta. Więc aby nie pozostawać gołosłownym, chciałbym przenieść teraz się na daleki wschód, do Chin, i pokazać wam, co tak naprawdę dzieje się na zapleczu chińskiej restauracji. Zapraszam. W polskich restauracjach dużym powodzeniem cieszą się chińscy kucharze. Ale gdy Polak zatrudni się w chińskiej kuchni, musi być nie lada znawcą wschodnich sztuk walki, żeby poradzić sobie ze zwykłym kurczakiem. Każdy drób dostanie w dziób. Każdy drób dostanie w dziób. Każdy drób u mnie drób. Dawaj kurek, dawaj kurek, dużą kurek. Co? Świeżą kurę, pan widuje, ziemniak kurę. Szybko na słodko ma być to. Się robi, się robi, się robi, się robi, o mordę nie bierze. Przecież to zwierzę całkiem jest świeże. Co się drze, zamknij się, już ja cię wezmę o skubie. Zarąbię, zacznę skórę obedrę. Gdzie ta kura? Gdzie ta kura? Pan Witora? Już, już, zaraz będzie. Długo jeszcze, długo jeszcze, kiedy wreszcie? Będzie już. Gość ucieka, gość ucieka, sam ucieka. Rzecz się nie rozerwę. Kiedy wreszcie, będzie jeszcze, kurta gdzieś się. Robi się, kurze radę.
skórze radę dam, zarąbię ją sam. Zamknij koparę, łeb ci rozwarę. Przestań dzieć jabę, bo se nie trapię. O mordę cholera, jaja robi se, ufaj dała mnie. Głupie bydle, twarde bydle, rzuca się mordę drzew, kurczę, derwia mnie. Do diabła zaraz jej przypieprzę. Nie podskoczy mi aż do pierwszej chwili. Nie da się zasiukać. Skąd to wziąłeś? Z zamrażarki, z górnej szafki. Idiota, przecież ten kurczak ma certyfikat. Na japoński dróg jest jeden sposób. Sepuku zrobi ptak. O tak. A teraz przed Państwem w egzotycznym tańcu brzucha wystąpi elektryzująca, cudowna, ociekająca seksem ostatnia kurtyzana wschodu. Brawa dla boskiej siekiery Zadry! Całonocnej imprezy trzeba mieć naprawdę mocną głowę.
Sława Jakubie! Ja wiedziałem, że tak będzie! 0,7 na głowę to za duży kaliber! Mieszkanie. 10 pięter. Mieszka tutaj 120 rodzin. Prawie 500 osób. I każda z nich zajmuje się czymś innym. Wiadomo zatem, że nie jest to ciche i spokojne miejsce. No, no i co? Co? Co pan sobie wyobraża? Nie rozumiem. Co nie rozumiem? Co nie rozumiem w dupę? Ja wiercę. Rozumie pan? Wiercę. A przez pańskie hałasy nie mogę się skupić. A na czym tu się skupiać? Przecież pan tylko wierci. Tylko wierci? Ty bezczelny chamie! Ja muszę wywiercić 36 bardzo skomplikowanych otworów. Ja mam jutro zawody wierciarzy i muszę ćwiczyć. Rozumie pan? Ćwiczyć! Zawody wierciarzy, no nigdy o czymś takim nie słyszałem. Nic dziwnego. Trochę kultury, chamie. No ja sobie wypraszam, ale ja jutro koncertuję w filharmonii. W filharmonii też mi coś. Wie pan, gdzie ja wierciłem? Ja, proszę pana, wierciłem w Teatrze Słowackiego w Krakowie. W Kancelarii Prezydenta w Warszawie. Wierciłem nawet u papieża. W tym, no, na W. W tym. O. W Watykanie? Nie, w tym, na W, no. W Wadowicach? Nie, no w tym, no. Na w. O! W Wawelu! Proszę pana, na Wawelu. Mówi się na Wawelu, na weselu, na helu. A mnie nie interesuje, gdzie pan grał. Ja wierciłem w Wawelu. W takim hotelu. I tam, proszę pana, obok fotelu miał wisieć taki wielki papieski herb tkany złotą nicią. Na złotej belce, na złotym łańcuchu i na złotym haku. I ja. No tak pan zapewne wiercił otwór pod ten hak. Nie, ja wierciłem obok, otwór na głośnik. Ale za to złotym wiertłem. Złote wiertło też mi coś. Ja tutaj mam Stradivariusa, wierną kopię. A ja mam oryginał. Boscha. Boscha, Hieronima? Może ma, może nie ma, nie wiem. Ale na pewno ma udar. Proszę pana, udar to pan ma, ale tu, w głowie. A jak pan ma takie wrażliwe ucho,
to proszę sobie słuchawki założyć. Ja muszę ćwiczyć. To jest niemożliwe, proszę pana. Ja muszę dokładnie nasłuchiwać każdego dźwięku. Kamień, beton, cegła, pustak dają zupełnie inne tony. O, to są minimalne różnice. Ale wszystko zależy od siły, dynamiki i tempa. To oczywiście dla pana są pojęcia abstrakcyjne. Ale nic dziwnego. Niewykształcone ucho tego w życiu nie pojmie. Proszę pana, ja skończyłem konserwatorium. A ja skończyłem audytorium. I to w 3 dni. Tyle było wiercenia. W 3 dni, proszę pana, ja chodziłem 12 lat do szkoły muzycznej. A ja chodziłem 10 lat do szkoły technicznej. A co pan tam robił? Przecież technikum trwa tylko 5 lat. Ale ja chodziłem 10. Bo lubiałem. Zresztą, co pan wie? Co pan wie? Pan nie ma pojęcia, jak wyglądało moje życie. Od dziecka ojciec zamykał mnie w garażu i kazał wiercić coraz to bardziej skomplikowane otwory. I to na pamięć. Rozumie pan? Na pamięć. Ale co pan może o tym wiedzieć? Inne dzieci grały tam boisko, na boisku w piłkę, a ja? Obserwując je przez małe okienko w garażu, musiałem wiercić dzień i noc, dzień i noc. Ale co pan może o tym wiedzieć? Ja panu naprawdę bardzo współczuję, ale niech pan też mnie zrozumie. Ja jutro gram koncert skrzypcowy F-dur Paganiniego. Muszę ćwiczyć, to jest bardzo trudny utwór. A ja będę jutro wiercił SDS-em Fi8 Beldona. I to jest bardzo trudny otwór. Proszę pana, zagrać utwór, to jest sztuka. Sztuka? Jak pan śmie porównywać swoje drewniane badzienie do mojej wiertarki? Taki pan mądry? Proszę bardzo, tempo andante, metrum 2/4. Tu jest smyczek. Dobra. Tempo 700 obrotów na minutę. Z udarem, tu jest wiertło. Słyszał pan? Ta stara flądra z góry chce nas kultury uczyć. Dawaj ten pan tę wiertarkę. Tak jej zagram, że aż jej parkiet popęka. Tak jest, sąsiedzie. Połączmy siły ze specjalną dedykacją dla sąsiadki Elizy z góry. Orkiestra! Szanowni panowie, szanowne panie, trzymajcie się mocno, za chwilę przed wami on, ostatni Casanova ludzkości. Dążyłam XXI wieku, Machu Picchu wszystkich macho, przed państwem boski Wiesiek. Płeć piękno, spełniły się wam marzenia, bo to stoi przed wami boski obiekt uwielbienia. Pewnie już zmiękło wam wszystko, lecz mnie to wcale nie dziwi, bo mam największe w tej gminie miłosnych podbojów siwi. Chodź tu bliżej. No nie bo bądź taka,
baby. Daj buziaka. Zazdrosne męskie spojrzenia nie dadzą szczęścia kobiecie. Nic nie wskóra cię, rogacze. Lepszego nie ma na świecie. Nadszedł koniec lovelasy, waszych podrygów męskości. Stworzyłem doskonałego, super kochanka przyszłości. Zna 5000 języków, jest mistrzem miłosnej mowy. A co kobiecie po słowach? Zna również język migowy. Palce mam na baterie, na paluszki. Come on, baby. Posprząta, zmywa, gotuje i nigdy nie jest zmęczony. A ma jakieś męskie zajęcia? Po męsku jest owłosiony. Choć on jest aby sterylny, pewnie przenosi choroby. Spokojnie, wszystko usuwa system antywirusowy. Nigdy nie boli go głowa, nie męczą żadne rozterki. Musi być jakaś gra wstępna. Jest pasja z szachy i bierki. Punkt G znajduje w sekundę, zawstydzi każdego męża. A czy stać go na jakąś perwersję? Czasami sam się odpręża. Jestem już rozluźniony. Chodźcie więc, matki kochanki żony. To wszystko topić na wodę. Gdzie jest atrybut męskości? Nieważne w jakim jest miejscu, lecz ważne jakiej długości. Dziękuję, a po występie wszystkie panie zapraszam za kulisy. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Chciałbym zaproponować teraz taki żart marynarski, taki rodzaj humoru o morzu. Do lekarza chciała przyjść matka z synem, ale nie mogła, bo on jest w marynarce. Dziękuję. Cieszy mnie państwa szalony entuzjazm. Żartem tym wygrałem konkurs dowcipów morskich w Zakopanem. A jak wyglądałby rejs, na którym ja byłbym kapitanem, zobaczycie na tej scenie. Załoga na pokład. Do wiosen!
Szybciej! God is a DJ. Ruszać się, ale już! Trochę wolniej! Okej. Szanowni Państwo, takie małe pytanie. Czy jest u Was w mieście kino? Ale w telewizji filmy Wam puszczają. To bardzo dobrze, ponieważ następny numer będzie mocno związany z tematyką filmową. A jak film, to i kino. Cofnijmy się w czasie, przypomnijmy sobie te czasy, dwudziestolecie międzywojenne, kiedy przed kinem można było kupić bilet. W czasach komunistycznych, przeważnie przed kinami, stali cinkciarze i handlowali walutą, a dzisiaj przed kinem, przynajmniej u nas w mieście, można spotkać dealera dopalaczy. Dzień
targa czaszkę. Mi Haribo maczany w buta prenie. Nazwę to Dzień Świra. O, tak. Dzień dobry, proszę pana, bo ja bym sobie chciał kupić dopalacze. Cicho, baranie! To jest miejsce publiczne. Nie używamy głośno słowa dopalacz. Jesteśmy pod kinem, więc zamiast dopalacze mówimy filmy. Okej? Okej. W takim razie, jakie filmy pan proponuje? No i brawo ty. Brawo ja. Cieszę się, że dzisiejsza młodzież interesuje się filmem. A więc zajrzę do swojej filmoteki. Jakie filmy, drogi chłopcze, cię interesują? Krótko czy długometrażowe? To może coś krótkiego, ale mocnego. Krótkie i mocne, rozumiem. Proponuję Szybcy i Wściekli. A co to jest? Laksigen z papryczką chili. W toalecie u ryma kichy. Tak cię pogoni, że nawet zemsta sitów nie pomoże. Więc najlepiej od razu na szybkie bieganie wziąć Forresta Gumpa. Forresta Gumpa? A to co jest? Wyciąg z pokrzywy w czopkach. A w czopkach? To ja nie wiedziałem, że Forrest Gump jest do dupy. Gdzie do dupy? To Oscarowa produkcja. Ja cię, stary! Co to było? Co to było? Całą noc spędziłem z głową w klozecie! Jak to się nazywa? Gdzie jest Nemo? Ostrzegałem! Głęboka rzecz! Ale dzisiaj mam coś ekstra. Czas apokalipsy. Jest tak mocny, że najlepiej od razu obejrzeć Czas apokalipsy powrót. Nie, nie, nie. Dzisiaj nic z tych rzeczy. Dzisiaj zaplanowałem romantyczny wieczór. Przychodzi do mnie narzeczona. Mam dla niej pierścionek. Może miałbyś coś tak na podtrzymanie klimatu? Aha, czyli rozumiem, figo, fango, riki, tiki, tak, dobra. Pierścionek, tak? No to może na początek klątwa czarnej perły. Dla niej rekwiem dla snu. No i oczywiście dla ciebie na koniec wejście smoka. Tylko nie pomyl z zaginionym w akcji, bo po tym ciąża murowana. Spoko, mam w domu jeszcze oszukać przeznaczenie. Idę ćwieć. Proszę pana, ja nie wiedziałem, że tak można, bo wie pan, ja dzisiaj też mam randkę. A, rozumiem. Wiem, o co chodzi. Dla samotnych mężczyzn na pierwszą randkę mam coś wyjątkowego. Kevin sam w domu. I uwaga, nowość. Conan Barbarzyńca. Ale nie. Ja mam randkę z dziewczyną. A nie, to zmienia postać rzeczy. Dobrze, w takim razie dla początkujących mam idealny zestaw. Dla ciebie na początek przełamując falę. A dla wybranki polowanie na czerwony październik. No tylko z tym czerwonym październikiem to może być taki mały problem, bo wie pan... Dorwać małego? I co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? A gdybyś dalej się stresował, polecam kosmiczne jaja. Kosmiczne jaja? A co to jest? Jajko niespodzianka, a w środku braweran. A braweran to wiem, to mój tata zawsze bierze na nadciśnienie.
W ogóle w moim domu to jest taki problem, bo matka w ogóle nie wychodzi z domu, a ojciec cały czas chleje piwsko przed telewizorem. Dla matki 7 lat w Tybecie. Wersja reżyserska. A dla ojca szklana pułapka 1, szklana pułapka 2 i dla pewności 3, 4 i 5. Jak to przetrzyma, dorzucę gratis, jestem legendą. Szczęść Boże, panie Sebastianie. Ja poproszę to, co zawsze. I wszyscy jesteśmy Chrystusami. No, pani Władziu, dla takiej stałej klientki jak pani mam dzisiaj coś ekstra. Jesus Christ Superstar. W 3D. Zobaczy pani naraz całą Trójcę Świętą. Obejrzę. Panie Sebastianie, mam jeszcze problem z moją sąsiadką. Taka Eliza z góry. Wie pan co, to jest taka stara komunistka, taka flądra. Może miałby pan coś skutecznego? Pora umierać. I to nie jest kraj dla starych ludzi. No nie wiem, to bardzo odporne babsko. Ze śmiercią jej do twarzy, podwójna dawka. To załatwi sprawę. Aha, jest jeszcze prośba od koleżanek z chóru kościelnego. No bo wie pan, panie Sebastianie, no te msze takie nudne. Na parafii nic się nie dzieje. Może miałby pan coś dla księdza, dla preboszcza i ministrantów, może nawet dla ojca dyrektora. Dla księdza, zakonnica w przebraniu. Będą jaja. Dla proboszcza i ministrantów, łowca jeleni. A dla ojca dyrektora, pieniądze to nie wszystko. Podwójna dawka. Dziękuję. Szczęść Boże, panie Sebastian. Proszę bardzo. Proszę pana, moja matka naprawdę wyjechała do Tybetu. Ojciec na osiedlu został legendą, a moja dziewczyna cały czas chce polować na czerwony październik. To jakiś cud. Młody człowieku, to nie jest żaden cud. To jest po prostu magia kina.